Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Piątek, 8:30 rano. Witam Was ciepłą, gorącą kawą na wynos w termosie zrobioną w domu. Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie domki agencyjne, hotele robotnicze, po prostu miejsca, w których mieszkają Polacy, domy agencyjne, które oferuje im agencja. Ja tutaj, wiecie, mieszkam w małej okolicy na wsi, ale tu jest pełno agencji. Jest jedna większa taka polska, która ma 3 albo 4 hotele robotnicze. I dzisiaj się do nich przejedziemy, zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście ja tam do środka nie wejdę, ale z zewnątrz będziemy mogli sobie zobaczyć, w jakich warunkach i w jakich budynkach mieszkają Polacy. Wiadomo, Polaków w Holandii jest bardzo dużo i większość tych ludzi przyjeżdża do pracy na sezon. Na 2, na 3 miesiące, niektórzy pracują pół roku są w Polsce, mam takich znajomych, co pół roku pracują i pół roku siedzą w Polsce i tak przyjeżdżają. I dużo osób mieszka tutaj w Holandii tak tymczasowo, nie chce się osiedlić na stałe i mieszkają w domkach agencyjnych, hotelach robotniczych. Nazwijmy sobie to tak, jak chcecie. I ja dzisiaj wybiorę się w kilka takich miejsc, żeby Wam to pokazać. Ceny tych domków, tych hoteli robotniczych wahają się w zależności od agencji, ale z tego co sprawdzałem, to takie minimum w dzisiejszych czasach to jest 80 euro. Maniek, Marcin, który za niej pracuje, płaci 78 euro za tydzień. I te ceny się wahają od około 80 euro, nawet do 120 tygodniowo. I więc myślę, że dopiję kawkę. Piękny widok jest. Lód się pomału robi, niedługo będą na łyżwach śmigać. Także wstęp mamy zaliczony i jedziemy. Objedziemy sobie tutaj całą okolicę. Specjalnie nagrywam odcinek wcześniej rano, ze względu na to, że dużo ludzi będzie w pracy. Nie będę tak na siebie uwagi zwracał, jakby wszyscy po południu byli w domu. Ja będę tam dookoła tych budynków biegał z kamerą. Może się komuś to nie spodobać, albo będą pytać, co ja tutaj robię, nie? Także w dzisiejszym odcinku takie coś. Witam serdecznie. Idę z tą kawą, widzowie, ale jest taka szklanka, że łyżwy są zbędne, nie? Zobaczcie, co się dzieje. Trzeba naprawdę uważać. W nocy wszystko się przymroziło, także uważajcie na drogach, nie szalejcie, bo łatwo wpaść w poślizg dzisiaj. Jak tutaj możemy zauważyć, znajduje się budynek numer 1. Ten cały budynek z tej cegły i tamto niebieskie całe. To jest hotel robotniczy, sorry za wstrząsy, na którym mieszkają Polacy. Zobaczcie, no, parę osób nie jest dzisiaj w pracy, pewnie mają drugie zmiany, albo po prostu wolne, bo teraz jest taki martwy sezon, nie? I to jest budynek numer 1 i słuchajcie, teraz najważniejsze, tu jest hotel, są pokoje porobione, dwuosobowe, jednoosobowe. Na moje oko i z tego co się dowiadywałem, mieszka tutaj około 50 Polaków, nie, w tym budynku. I słuchajcie, jest bardzo w takim nieciekawym miejscu, bo nie ma tutaj ani żadnego sklepu. Daleko jest do miasta, ale z tego co wiemy, raz w tygodniu przyjeżdża autobus i zabiera ludzi o wyznaczonych godzinach do supermarketu, żeby mogli sobie zrobić zakupy. I teraz słuchajcie, najważniejsze i najbardziej przerażające, tylko się nie wystraszcie. Polacy nazwali ten hotel psychiatryk. Mówi się, że mieszkam na psychiatryku, nazywa się to psychiatryk. Ale nie bójcie się, bo słyszałem, dowiadywałem się od innych ludzi, że wcale tutaj nie był zakład psychiatryczny, ale dużo Polaków tak sądzi, że kiedyś był tu ośrodek psychiatryczny, dlatego mówi się na to psychiatryk. Także witamy w psychiatryku. Tak mieszkają Polacy w domkach agencyjnych, w domkach firmowych. Domek numer 1. Psychiatryk, tutaj taki balkonik mają, o, widzicie sobie. No i mówię, tylko lokacja jest bardzo, bardzo do wiecie czego, nie? Nie ma tutaj nic dookoła, tylko budynek i tutaj umieścili naszych rodaków. Dobra, jedziemy na lokację numer 2. A swoją drogą jest taka ślizgawka na ulicy, że przed chwilą się rozpędziłem, zahamowałem na tych wybrzuszeniach. I myślałem, że w drzewo przyrąbię tym piździkiem, nie? Także jadę 50 na godzinę. Jest normalnie lód, sam lód na drodze, widzowie. Mamy tutaj kolejny budynek zamieszkiwany przez naszych rodaków.
hotel agencyjny, nie wiem czy to kiedyś była jakaś stodoła przerobiona na domek i tak samo widzowie jest na Wypiździewie, tylko pole dookoła i nie ma nic. I też podejrzewam, że tutaj dojeżdża do nich autobus, bo nie każdy ma auto, nie każdy ma prawo jazdy, także pamiętajcie, wyjeżdżając do Holandii, fajnie jest mieć prawo jazdy i swój środek transportu, wtedy nie jesteś uzależniony od agencji, możesz sobie dojechać do sklepu bez problemu. Tak tutaj oni czekają na autobus raz czy dwa razy w tygodniu i wozi ich do miasta na zakupy. No widzicie, nic tutaj nie ma, jest tylko praca i siedzenie w domu, no jak mieszkacie na takich hotelach. I tutaj z tego co się orientuję, bo tu kiedyś mieszkał mój kumpel, są porobione w środku takie mieszkania, apartamenty. W apartamencie są chyba dwa czy trzy pokoje dwuosobowe, jeden jednoosobowy. Są po prostu zrobione takie mieszkania w środku, nie? Każde te okno, co widzicie, na dole parterowe i kolejne na górze, to jest jedno jakby mieszkanie. Czyli mamy, powiedzmy, dwa okna, to jest jedno mieszkanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mieszkań mamy z tej strony. Siedem takich domków w domu i siedem prawdopodobnie jest z drugiej strony. Czyli około 14 apartamentów w środku i podejrzewam, że w takim apartamencie mieści się od 6 do 8 osób, może od 5 do 8, no powiedzmy tak, bo są też pokoje jednoosobowe. Czyli widzicie, też tutaj w tym budynku mieszka sporo tych rodaków naszych. No i tak to wygląda, nie? Dużo osób widzę w domu siedzi. Nie wiem, czy ciężko z pracą w tym okresie zimowym, czy po prostu mają drugie zmiany, albo mają swoje auta zaparkowane, a dojeżdżają do pracy firmowymi. No i tak to wygląda, mówię, pole i domek firmowy. Także pamiętajcie, żeby zawsze się dowiedzieć, gdzie będziecie mieszkać, czy agencja da wam rower, no ale tutaj jest wszędzie daleko, nie? Z tej strony trzeba jechać do najbliższego sklepu, też parę kilometrów tam, lub w tą stronę tam, no. Bez auta jest lipa. Zawsze mówię, że prawko i auto, ja wcześniej nie miałem prawa jazdy i nie było mi potrzebne, a odkąd zrobiłem, to mówię, no nie wyobrażam sobie bez prawka. Tym bardziej w Holandii. Holandia jest mała i wszędzie dojedziesz, nie? Ale czasem są takie miejsca, tak jak tutaj, że osiedlą was nie wiadomo gdzie i ciężko jest dojechać. Dobra, jedziemy na trzecią lokację i to już będzie taka najlepsza, bo to będą, że tak powiem, domki takie małe, bungalo jednorodzinne, takie jak mieszka Marcin, ale zupełnie z innej strony. I pojedziemy sobie tam zobaczyć, jest to ostatnia lokacja na dzisiaj. Jak będziecie jechać do Holandii, to starajcie się właśnie o takie domki. Najlepiej się mieszka na takich domkach, gdzie jesteś sam, bo jak mieszka się w grupie, w 50-60 osób razem, to czasami jest młyn, nie? Przychodzi weekend, jeden chce odpocząć, drugi słucha muzyki i wiecie jak to jest. Samemu to samemu, nie? Ja mieszkałem kiedyś w 2007 roku w pokoju czteroosobowym, ale ja byłem młodym chłopakiem, miałem 20 lat. W głowie miałem imprezy, browary, jointy, także mi to nie przeszkadzało. Czym więcej ludzi, tym lepiej. No ale jak jesteś starszy, to ta prywatność jednak jest potrzebna. Słuchajcie, tutaj nie mam jak wjechać, bo trzeba mieć chyba jakąś kartę, ale to będzie chyba najlepsza opcja. Takie domki dwuosobowe, że mieszkają pary. Zobaczcie sobie tam daleko, widać. No mówię, nie mam jak wjechać, chyba trzeba mieć jakąś kartę, jeżeli tutaj mieszkacie, nie? Tak wygląda to osiedle. Jest to trzecia lokacja, moim zdaniem najlepsza, bo te domki są dwuosobowe. Dwuosobowe, widzowie. Nie dało się wjechać, a po drugie tam zaczęli wychodzić jacyś pracownicy tego ośrodka, tam się kręcili, śmieci wywozili, jakieś tam materiały, także nie chciałem tam się kręcić i za bardzo zwracać na siebie uwagę. Także moim zdaniem ta trzecia opcja jest najlepsza. To są takie bungalo, takie domki, one są dwuosobowe, macie swój prysznic, swoją kuchnię, swoją łazienkę, coś takiego jak miał Maniek, co O'Hara go odwiedzał, nie? I myślę, że to jest najlepsza opcja. Ogólnie jestem w miasteczku Polaków. Widzę po rejestracjach. Raz, dwa, trzy i tam dalej. Słuchajcie, pytacie przez jakie firmy pracują Polacy. ABOS to jest firma, która zatrudnia polskich pracowników. Do sporo tutaj tych aut widzę. Kiedyś ta firma nazywała się AB Ost. Ja przez nią zaczynałem kiedyś swoją karierę w Holandii przez tą firmę. Zobaczcie, jeżdżą takimi furkami. I tutaj kolejne. ABOS, tu już nowszy Fiacik. I zobaczcie ile tego jest, nie? Te auta są wszystkie auta firmowe Polaków, naszych rodaków, którzy dojeżdżają
do pracy. ZWA, pozdrawiam, Wałcz.